Mistrzostwa świata za nami. Przywozimy z nich 2 medale. Czy powinniśmy być z nich zadowoleni? Nie wiem. Mam natomiast nadzieję, że będziecie zadowoleni z odcinka, który właśnie oglądacie. Cześć Państwu, Rudek oraz Krzysiek z tej strony, a to 14 odcinek punktu HS w kooperacji z 5 odcinkiem Być Skoczkinią. Kompleks Argau Arena gości co roku turniej 4 skoczni praktycznie od zawsze. Poza paroma wyjątkami jest pierwszym przystankiem niemiecko-austriackiej gonitwy. Rekordzistą dużego obiektu jest Sigurd Pedersen, który w 52. edycji turnieju 4 skoczni zaraz po przebudowie obiektu oddał, jak się okazuje, niebotyczny skok na odległość 143,5 metra. W sumie zdajecie sobie sprawę, że w grudniu ten rekord będzie już pełnoletni? Ja wpadłem na to przed chwilą. Skocznia normalna, z racji tego, że FIS ma w głębokim poważaniu tego typu obiekty, jest wykorzystywana tylko i wyłącznie w Pucharze Świata Pań oraz podczas konkursów mistrzowskich. Właśnie na tegorocznym czempionacie Marita Kramer ustanowiła rekord obiektu, szybując na 109 metrów. Poprzednie mistrzostwa świata, które były tutaj rozgrywane, zapamiętane zostały z 2 powodów. Niespodziewanego złota Roka Benkowicza na skoczni normalnej oraz kosmicznego konkursu na skoczni dużej, który omawiał kiedyś Filip Wyśniewski na jednym ze swoich filmów. Mam też cichą nadzieję, że zaploduję ten film na swój kanał. Moje uszanowanie, witam serdecznie. Tutaj kolejny odcinek Być Skoczkinią. Tym razem w ramach wielkiego podsumowania Mistrzostw Świata w Oberstdorfie dla kanału Podnazdy podsumujemy sobie konkursy w wykonaniu kobiet. Dla pań te mistrzostwa z pewnością były wyjątkowe. Po raz pierwszy w historii miały zostać rozegrane aż 4 konkursy kobiece. Oczywiście konkurs na normalnej skoczni, drużynówka mieszana, drużynówka kobieca, która już zadebiutowała 2 lata temu, a teraz przyszedł czas na kolejny krok. Konkurs indywidualny na skoczni dużej. Przed rozpoczęciem światowego czempionatu mówiło się o kilku faworytkach do medali. Oczywiście, jako tę największą, wymieniano Sara Takanashi, która skacze znakomicie w tym sezonie i dobiła do 60 zwycięstw w Pucharze Świata w swojej karierze. Wysokie notowania miał także Nika Krishnan, liderka Pucharu Świata, Marita Kramer, była liderka Pucharu Świata, która straciła prowadzenie poprzez tę dziwną sytuację w Zasnowie, a także Silly Opset, która plasuje się w pierwszej trójce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i regularnie staje na podium w tym sezonie, a także Emma Klinec, bardzo dobrze skacząca w tym sezonie Słowenka. Polki do Oberstdorfu udały się w 5-osobowym składzie. Łukasz Kruczek powołał Annę Twardosz, Kingę Rajdę, Kamilę Karpiel, Nicole Konderle i Joannę Schwab. Oczywiście wymagania nie były wysokie, aczkolwiek liczyliśmy na to, że co najmniej jedna Polka będzie w czołowej 30 w zawodach indywidualnych, zarówno na normalnej, jak i dużej skoczni, oraz że w drużynie uda się wywalczyć czołową 8. Przejdźmy więc do konkursu na normalnej skoczni. O Emmie Klinec już mówiło się nieraz, że to jest zawodniczka, która potrafi wielokrotnie stawać na podium, ale nie potrafi wygrywać zawodów. I to się odmieniło w Oberstdorfie. Słowenka została mistrzynią świata na skoczni normalnej. Skoki na 105 i 100,5 metra dały jej tytuł mistrzyni świata ze skoczni normalnej, co jest oczywiście największym sukcesem w jej dotychczasowej karierze. Srebro wywalczyła Maren Lundby i to jest trochę niespodzianka, mimo że Norweżka była tutaj obrończynią tytułu sprzed 2 lat. Jednak w tym sezonie nie spisywała się aż tak dobrze, ani razu nie stanęła na podium w zawodach Pucharu Świata. Najwyższe miejsce to było 4. podczas konkursu w TTZ Neustadt. Utytułowana skoczkini skoczyła 102,5 metra i 99,5 metra. To jej dało przewagę zaledwie 0,2 nad 3. Sara Takanashi. Tak jest, Sara Takanashi. Pomimo tych swoich 60 zwycięstw w zawodach Pucharu Świata, znowu nie potrafiła zdobyć złota wielkiej imprezy. Tym razem starczyło tylko i aż na brąz. Japonka oddała skoki na 104 i 100 metrów. No ale właśnie, Takanashi ten medal zdobyła. W przeciwieństwie do Marity Kramer, która była liderką po pierwszej serii, oddała fantastyczny skok na 109 metrów. Był to nowy rekord skoczni kobiet. Oczywiście prowadziła po pierwszej serii i złoty medal był na wyciągnięcie ręki. Jednak w drugiej serii doszło do decyzji bardzo dziwnej, wręcz kontrowersyjnej. Tuż przed jej skokiem sędziowie postanowili obniżyć belkę o jeden próg.
Czy to było właściwe? No, niezupełnie, ponieważ warunki wcale nie były aż takie dobre. No i Austriaczka skoczyła w drugiej serii 98 metrów, a przez słabe lądowanie spadła na czwarte miejsce, kończąc ten konkurs bez medalu. A co można powiedzieć o Polkach? No, tyle, że spokojnie weszły w te mistrzostwa. 4 wystartowały w kwalifikacjach, 2 przeszły do konkursu. Mianowicie Anna Twardosz i Kinga Rajda. Kamila Karpiel i Nicole Konderla nie przeszły przez sito kwalifikacyjne. W samym konkursie też nie było lepiej, ponieważ żadna z Polek nie zdołała wejść do czołowej 30. Najbliżej była Twardosz, która zajęła 33 miejsce, skacząc na 83 metry. Niby odległość upoważniająca do wejścia do 30, ale lądowanie było fatalne i właściwie głównie przez to lądowanie Polka nie weszła do finałowej serii. Dużo dalej była Kinga Rajda, która uzyskała tylko 69,5 metra. To jej dało 38 miejsce. Zanim przejdziemy do konkursu drużynowego, nieco o koronawirusie, ponieważ i ten był obecny podczas tych mistrzostw świata. Pierwszą, że tak powiem, ofiarą był trener słoweńskich skoczkiń Zoran Župančič, który przez to był nieobecny na wieży trenerskiej przez kolejne konkursy na tych mistrzostwach. Same Słowenki miały możliwość startu w konkursie drużynowym, aczkolwiek tutaj jeszcze chciałbym się pochylić nad trochę dziwnym powołaniem, dziwną zamianą dokonaną przez trenera Župančiča. Otóż, Jedynia Precl zajęła bardzo dobre 9 miejsce w konkursie indywidualnym, ale to ona nie dostała szansy na konkurs drużynowy i zastąpiła ją Szpela Rogel. Oczywiście samo powołanie nie było w samo sobie taką kontrowersją, tylko że Brecel nie była najsłabszym ogniwem w tej ekipie. Słabiej w konkursie indywidualnym spisała się Ursza Bogataj. Ale to jest decyzja trenera, a nie nasza. Można jednak powiedzieć, że ta decyzja częściowo się obroniła, o czym powiem później. Przejdźmy jeszcze do samych zakażeń. Włoszki i tak by nie startowały w konkursie drużynowym, ponieważ wysłały tylko 2 zawodniczki, Lare i Jessica Malziner. Tyle tylko, że i tam doszło do zakażenia. Nie tylko zawodniczka, mianowicie Jessica Malziner, ale także członek sztabu włoskiego. Lara Malziner również została wysłana na kwarantannę jako osoba bliskiego kontaktu, a jak się potem okazało, cała włoska drużyna, licząc skoczków narciarskich, kombinatorów norweskich i biegaczy, została wycofana z tych mistrzostw. Przejdźmy zatem do konkursu drużynowego. Na starcie pojawiło się 12 ekip, w tym drużyna polska. Tutaj też była mała zmiana, Nicole Konderle zastąpiła Joanna Schwab. A kto był na podium? Tytuł zdobyły Austriaczki. Troszkę niespodziewanie, ale w pełni zasłużenie. Szczególnie dla Marity Kramer, która skakała zdecydowanie najlepiej ze wszystkich zawodniczek tego dnia. I ten złoty medal w drużynie był z pewnością nagrodą pocieszenia za to, co się stało w konkursie indywidualnym. Srebrny medal wywalczyły Słowenki, ze znakomitą Niką Klitschnal na czele. Tutaj jednak mały zawód, ponieważ bardzo słabo, jak na mistrzynię świata, skakała Emma Klinec. Dopiero 10. nota indywidualnie. Lepsza była nawet Szpela Rogel, która weszła jako rezerwowa do tego składu i skakała naprawdę bardzo dobrze, uzyskując 9. wynik. Brąz, tak samo jak 2 lata temu, zdobyły Norweżki ze znakomitą Maren Lundby na czele. Start Polek można uznać za przyzwoity. Udało im się wejść do 8 i ostatecznie zajęły 7 miejsce. Liderką naszego zespołu była Anna Twardosz, która skakała lepiej niż w konkursie indywidualnym. Nasza zawodniczka uzyskała 87,5 i 83 metry. Przyszła więc pora nie na lody koral, bo jest za zimno, a na facetów. Konkurs na skoczni normalnej, a tam Piotr Żyła, mistrzem świata. Przyznać się szczerze i bez bicia. Kto z was nawet w najśmielszych prognozach stawiał wiewióra na najwyższym stopniu podium konkursu mistrzowskiego? Ja do momentu wylądowania drugiego skoku myślałem, że Piotrek zrobi Wasiliewa z Turynu. Szczerze mówiąc, po skoku próbnym bardziej obstawiałem Kubackiego na pudle, ale cieszę się, że się myliłem. Same zawody przebiegły w miarę
równych i sprawiedliwych warunkach, co było miłą odskocznią od burdelu z Zefeld. Żyła prowadził już po pierwszym skoku. Na jego 105 metrów nie odpowiedział nikt, przez co Polak miał 3 punkty przewagi nad drugim Angela Niszkiem, zaś trzeciego Ryoyu Kobayashiego wyprzedzał o mistyczną 0,1 punktu. Tyle samo tracił czwarty po pierwszej serii Geiger do Pudła. Piąty był Kubacki, ale to już pół punktu. Walka na żyletki. Na początku zawodów groźnie wyglądający upadek zaliczył Eetu Nousiainen. Na szczęście obyło się bez poważnej kontuzji. Swoich szans na super wynik nie wykorzystali Eisenbichler, Granerud, Johansson czy Stoch, którzy uplasowali się odpowiednio na 14, 16, 13 i 23 pozycji. Świetnie zaprezentował się Daniil Sardiejew. Fakt 99,5 metra pozwoliło mu podpisać protokół zawodników, którzy znaleźli się w drugiej rundzie swoim nazwiskiem i jest to niebywały sukces młodego Rosjanina. Seria numer 2, a w niej wspomniany przeze mnie skoczek z Rosji awansował o 5 pozycji kosztem Stękały, Jelara, Aalto, Kytosaho i starszego Kobayashiego. Andrzejek Turbo-Szubryt skończył ostatni, ale miejmy też na uwadze fakt, że jego technika skoku nie pasuje na skocznie normalne. O jedną pozycję awansował też Stoch, który widać było, że jest totalnie bez błysku. W drugiej dziesiątce zaczęła się pogoń. Najpierw do windy jadącej na górę stawki wszedł Granerud skacząc 103 metry, ostatecznie kończąc tuż za podium. Niedługo później dołączył do niego Johansson, któremu 101 metrów dało szósty wynik. Ostateczny atak na medal przypuścił Geiger. Jego 102 metry dało mu drugą lokatę, spychając Lajniszka na trzeci stopień podium, a Kobayashiego aż na 12 miejsce. Mistrzem świata został Piotrek Żyła, skacząc 102,5 metra, wyprzedzając wcześniej wspomnianego Niemca o 3,6 punktu. Słoweniec przegrał srebro o 3,7 punktu. Broniący tytułu Kubacki skończył piąty. Dzień później mieliśmy zawody drużyn mieszanych, a w nich Niemcy, proszę pana. Konkursy mixtów na Mistrzostwach Świata mają to do siebie, że skacze 12 drużyn w pierwszej serii, w drugiej 8, a i tak na końcu zawsze wygrywają Niemcy. Nie inaczej było na tej imprezie. Wielu ekspertów upatrywało w Annie Ruprecht kandydata do najsłabszego ogniwa zespołu, przez który reprezentacja prowadzona w połowie przez Stefana Horngachera może mieć kłopot z obroną złota z Zefeld. To samo mówiono o naszych. Wiedząc, jak w beznadziejnie dzień wcześniej skakał Stoch, Michał Doleżal postanowił posłać do boju Piotrka Żyłę oraz Dawida Kubackiego. Ci dwaj wraz z Kamilą Karpiel oraz Anną Twardosz w ogólnym rozrachunku obronili szóstą lokatę z poprzednich mistrzostw. Nie było może możliwości wskoczyć wyżej, ale za to była walka o szóstą lokatę, którą zgarnął dla nas Kubacki, wygrywając Klimowym. Swoją pozycję z Austrii utrzymali również Niemcy. Katarina Althaus, Markus Eisenbichler, Anna Ruprecht oraz Karl Geiger wyprzedzili Norwegów o 5,2 punktu oraz o kolejne 9,9 punktu Austriaków. Na czwartym miejscu uplasowała się reprezentacja Słowenii, czyli największe rozczarowanie tych zawodów. Mając w składzie mistrzynię świata Bora Pawlovcicia, Nikę Kryżnar oraz Angela Niszka, zawiedli oczekiwania i kibiców, i ekspertów. Piąte miejsce Japonii można było jeszcze przewidzieć. Finałem Mistrzostw Świata dla kobiet był historyczny konkurs na dużej skoczni. Przed tymi zawodami mówiło się o Malicie Kramer i Sarze Takanashi, które chciały zrewanżować się za niepowodzenie na skoczni normalnej. Czy to się udało? No tak niezupełnie. Po rywalizacji na dużym obiekcie można powiedzieć, że to były mistrzostwa Malin Lundby. Norweżka po srebrnym medalu na skoczni normalnej pokazała, że to nie było jej ostatnie słowo. Na dużej skoczni wygrała i to w sposób zdecydowany. Skoki na 128 i 130,5 metra pozwoliły jej na przejście do historii jako pierwsza mistrzyni świata ze skoczni dużej. I jest to oczywiście drugi złoty medal indywidualny w karierze Malin Lundby. Kolejny konkurs mistrzowski i po raz kolejny Sara Takanashi nie zdobywa złota. Tym razem skończyło się na srebrnym medalu po skokach na 126 i 134 metry. Może za rok się uda na Igrzyskach Olimpijskich, może za 2 lata na Mistrzostwach Świata, ale tym razem Japonka znowu pokazała, że nie wychodzą jej do końca te wielkie imprezy. Oczywiście są to kolejne medale do jej już bogatej kolekcji, ale wciąż brakuje tego potwierdzenia, że jest jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii tej dyscypliny. Nika Kryżnar na pewno liczyła na nieco więcej po tych mistrzostwach, patrząc na to, że przyjechała jako liderka Pucharu Świata, ale na pewno nie może powiedzieć, że wraca z niczym. Udało jej się wywalczyć brąz na dużej skoczni dzięki skokom na 126 i 129 metrów.
bez indywidualnego medalu wraca Marita Kramer. 126,5 metra, 127,5 metra to odległości, które dał jej czwarte miejsce po raz drugi. Sądzę, że w ogóle Maritę Kramer trzeba uznać za największą przegraną chyba nie tylko tych mistrzostw świata, ale także i całego sezonu. Patrząc też na to, że przez tę przymusową absencję w Rasnowie została raczej pozbawiona w praktyce kryształowej kuli za sezon 2020-2021. To nie były też wymarzone mistrzostwa dla Silje Opstedt, która również wraca bez medali indywidualnych. Na skoczni normalnej miejsce szóste, na dużej piąte. Aczkolwiek na dużej może mówić o przegranej szansie na zdobycie medalu. W drugiej serii uzyskała aż 138 metrów i gdyby wylądowała poprawnie, mogłaby mieć nawet srebrny medal. Tyle tylko, że no właśnie, gdyby wylądowała poprawnie. Lądowanie samo w sobie było dobre, ale przy odjeździe nastąpiła podpórka i straciła dużo cennych punktów, czego była świadoma po swoim skoku. Widać było łzy w oczach. Wiedziała, że straciła swoją szansę. Jeśli chodzi o Polki, dało radę zauważyć zdecydowaną poprawę. Cała czwórka zdołała awansować do konkursu głównego. Zarówno Anna Twardosz, jak i Kinga Rajda, Kamila Karpiel i Nicole Kondella. W samych zawodach najlepszą z Polek była Twardosz. 100,5 metra i 108 metrów dało jej 24 miejsce, co jest jej życiowym wynikiem w zawodach najwyższej rangi. Jednocześnie jest to wynik tylko o miejsce gorszy od najlepszego w historii wyniku polskiej zawodniczki na Mistrzostwach Świata. Przypomnijmy, że 2 lata temu na 23 pozycji rywalizację ukończyła Kamila Karpiel. A co do pozostałych Polek, 33 miejsce zajęła Kinga Rajda, 34 Kamila Karpiel, a 35 Nicole Kondella. Podsumowując, Mistrzostwa Świata zdecydowanie największą wygraną była Maren Lundby, a największą przegraną Marita Kramer. Jeśli chodzi o Polki, można być połowicznie zadowolonym. Konkurs na normalnej skoczni był nieudany. W konkursie drużynowym i w konkursie drużyn mieszanych plan minimum został wykonany. No i konkurs na dużej skoczni też można uznać jako względnie udany. Osobną sprawą jest to, że polskie zawodniczki pod względem wyników raczej wróciły do punktu wyjścia sprzed 2 lat. A to oznacza, że ciężko tutaj się doszukać jakiegoś progresu, jeśli chodzi o całą drużynę polską. Ciężkie zadanie przed Łukaszem Kluczkiem, by pokazać, że cały czas jest ten progres, jeśli chodzi o polskie zawodniczki, bo utrzymanie się w stagnacji spowoduje, że jeszcze powiększy się ten dystans między Polską a ścisłą czołówką w skokach narciarskich kobiet. A ten dystans i tak już jest bardzo, bardzo duży. I tym optymistycznym akcentem kończymy podsumowanie konkursów kobiet na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Zawodniczkom po odwołaniu Row Air pozostał jedynie cykl Bluebelt w Rosji. Przed nami 2 weekendy w Czajkowskim, a jeszcze wcześniej w Nizhnym Tagile. Następnie mieliśmy panów na dużej skoczni, a tam loteria z zasłużonym zwycięzcą. W ten dzień przywitała nas ogromna śnieżyca i mgła. Na początku mistrzostw mieliśmy iście wiosenną pogodę. Jednak zima zawitała również w bawarskie Alpy. Na dużej skoczni brylował Kraft, mistrz świata z Lahti. Z obu obiektów już w kwalifikacjach pokazał, że będzie mocny. W samym konkursie nie uzyskał może jakichś spektakularnych odległości, bo 132 i 134 metry 4 liter nie urywają, szczególnie, że mamy do czynienia z obiektem, na których można ustać skoki powyżej 145 metrów. Drugie miejsce uzyskał Robert Johansson, który złoty medal przegrał o 4,4 punkta. Podium uzupełnił Geiger, co było jego trzecim krążkiem na tej imprezie. Tuż za podium uplasował się Żyła. Do medalu stracił niewiele, bo zaledwie 3 punkty. Piąty był Laniszek. Reszta Polaków spisała się słabo. 15 Kubacki, 19 Stoch i 21 Stękała. Doleżal musiał mieć ból głowy z wystawieniem czwórki na drużynę dzień później. Warto też odnotować 29 miejsce Kaliniczenki oraz 25 Aigro. Kolejna była już drużynówka, w której przegraliśmy złoto. Nie, moi drodzy, nie ma się z czego cieszyć. Znowu w najważniejszym momencie, gdy trzeba wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, nasi skoczkowie odpalają protokół zdychanie.exe i na proku nie wygląda to tak jak powinno. Ale do rzeczy. W konkursie wystartowało 14 drużyn. To o 2 więcej niż chociażby w mixtach tydzień wcześniej. Jest światełko w tym gównianym tunelu dla tego sportu.
sportu. Zawody świetnym skokiem otworzył Feldorean. Wiem, że 119,5 metra na nikim wrażenia nie robi, ale patrząc na to, że Rumunów dalej trenuje psychicznie chory Spulber, jest to coś wielkiego. W ogóle skoczkowie z kraju Hadziego i najbardziej znanego w Europie disco prowadzili do momentu skoku Dominika Petera, a pierwszą grupę skończyli z niewielką stratą do Norwegów. U nas swoje zrobił Żyła. Gdyby konkurs indywidualny odbywał się dzień później, Wiewiór byłby dwukrotnym mistrzem świata. Wcześniej wspomniałem, że Norwegowie plasowali się bardzo nisko. To wina Mariusza Lindvika, a bardziej warunków, w jakich został puszczony. Na progu jego skok wyglądał dobrze. Dopiero po przeleceniu buli trafił on w dziurę powietrzną, która tak jakby zabrała mu narty, przez co wytracił on prędkość przelotową. I tak dobrze, że wyciągnął z tego skoku 117 metrów. Niezwykle równo i dosyć daleko skakali Austriacy oraz Niemcy. Żaden ze skoczków z wymienionych przeze mnie wcześniej nacji nie oddał skoku poniżej punktu K, co zdarzyło się choćby dwa razy Norwegom. Mistrzostwo świata drużynowe zgarnęli Niemcy w składzie Paschke, Freund, Eisenbichler i Geiger. Drugie miejsce dla Austrii w składzie Aschenwald, Huber, Herl i Kraft. Brązowy medal przypadł Polsce w składzie Żyła Stękała, który zawalił pierwszy skok, Stoch, który jakoś dziwnie dopiero teraz zaczął skakać w miarę przyzwoicie, oraz Kubacki, przez którego przegraliśmy złoto. Miał skoczyć na rozmiar skoczni, a wylądował 10 metrów krócej. Czwarte miejsce dla Japończyków, wśród których dobrze skakał tylko Yuki Asato. Piąte miejsce to już Preft Steam oraz Laniszek. Norwegia bez Grany Ruda, którego korona party wyeliminowała ze zmagań, zajęli dopiero szóstą lokatę. Jak zawsze narzekam na drużynówki, tak muszę przyznać, że to oglądało się świetnie. Masa dalekich lotów, wiatr, który nie przeszkadzał aż tak, oraz fakt, że pierwsze cztery drużyny miały szansę zdobyć złoto, oznaczało miłe dla oka widowisko. Dwa razy byliśmy liderami po skokach Żyły. Raz po drugim skoku Stękało oraz Stocha. Bitwa była przednia i fajnie się ją oglądało. Tutaj też muszę przyznać, że śmiałem się z Horngachera przez prawie cały sezon i muszę to teraz odszczekać. Karl Geiger wyjeżdżał z Oberstdorfu z czterema medalami. Jednym brązem, jednym srebrem i dwoma złotymi zdobytymi w mikście oraz drużynówce mężczyzn. Same mistrzostwa były ciekawe. Może konkursy nie były tak emocjonujące jak 16 lat temu, ale będzie co wspominać po latach, gdy nasze skoki będą już w czarnej dupie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Był to 14 odcinek Punktu HS oraz 5 odcinek Być Skoczkinią. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie nam suba. Zapraszam Was też na podcast do Melona bez Narta ni Róż, który już macie na naszym kanale na YouTubie. Zapraszam Was też do filmu wspominkowego, ponieważ 17 marca bieżącego roku minęło dokładnie 25 lat od pierwszego zwycięstwa Adama Małysza w Pucharze Świata. Zapraszam Was też na mojego Twittera, na nasz fanpage pod Narty, na nasz Instagram pod Narty, na naszą platformę do donatowania. Wszystkie linki macie w opisie. A następny i niestety już ostatni punkt HS w tym sezonie po Planicy. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście w tym sezonie razem z nami. Mówił do Was Rudek. Na razie, cześć. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego.